To jest bardzo dobry budżet i dziękuję radnym za jego przyjęcie. Jest to budżet zapewniający zarówno obsługę mieszkańców na odpowiednim wysokim poziomie, ale też i środki na rozwój, czyli na inwestycje. Prawie 27% tego budżetu to są wydatki inwestycyjne, a ponadto na wsparcie kapitału społecznego. Jest tam zapisanych wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i powiem szczerze, że nie mogę zrozumieć tutaj postawy radnych z Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego, którzy wstrzymali się, a więc niejako są przeciwni temu budżetowi, w którym zapisano jest wiele środków, jak na przykład na modernizację stadionu, modernizację parku miejskiego, ścieżki wokół jeziora Sztumskiego, czy na modernizację ulic za gimnazjum, na dokumentację, na chodnik w Sztumskiej Wsi, w Nowej Wsi, dokumentację na halę sportową w Gościszewie. Nie potrafię tej postawy zrozumieć. Niejako tak jakby stanęli obok i zadałem też im to pytanie, czy będą konsekwentni i nie będą w 2016 roku zgłaszać żadnych wniosków do budżetu, skoro no, nie popierają zarówno dochodów, jak i wydatków. Właśnie radni opozycji mówili, że liczą na tą współpracę właśnie ze strony burmistrza, także mówili o tych wnioskach, które miały nie być uwzględnione, które oni zgłaszali, bodajże 10 takich wniosków miało nie być uwzględnionych z ich strony. No a także kwestia budżetu obywatelskiego, który, jak tutaj radny wspominał, trzykrotnie został zmniejszony w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie został zmniejszony trzykrotnie, ponieważ oprócz budżetu obywatelskiego prowadziliśmy też nowe instrumenty, małe granty, inicjatywę lokalną, ale chcę też przypomnieć, że takim budżetem obywatelskim to jest też prawie 600 tysięcy złotych na dotacje dla organizacji pozarządowych, również możliwości wykorzystania środków unijnych z lokalnej grupy działania. Współpraca jest, bardzo dobra jest współpraca, natomiast ciągłe narzekanie to po prostu świadczy tylko o tych, którzy mimo iż wiele wniosków jest przyjmowanych, cały czas jak malkontenci narzekają, że tej współpracy nie ma. Andrzej Murawski, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. Bartosz Mazelski, przewodniczący Kultury, Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Jestem radnym już od wielu, wielu lat. To jest moja piąta kadencja po kolei i byłem przewodniczącym Komisji Finansów już trzecią kadencję. Zawsze ten budżet był zrównoważony i był zawsze dobrze prowadzony. Mam nadzieję, że ten budżet również będzie w takim samym stanie oddany na koniec roku. Na komisji były dyskusje, ale jak pan sam słyszał, nie było żadnych uwag na komisjach. Wszystko komisje przyjęły jednogłośnie, były za, pozytywnie za, także nie było żadnych przeciwnych głosów, a dyskusje zawsze trwa i tak powinno być. Budżet miasta jest bardzo inwestycyjny, będzie sprzyjał rozwojowi miasta, mieszkańców. Są zaplanowane remonty dróg za gimnazjum na kwotę 4 milionów złotych, na co mieszkańcy bardzo czekali. I również w kulturze fizycznej będzie ścieżka rowerowa naokoło jeziora, budowa stadionu lekkoatletycznego, co będzie sprzyjało rozwojowi kultury fizycznej. I bardzo też mnie cieszy, że są zarezerwowane środki na dokumentację sali gimnastycznej w Gościszewie. Mówił burmistrz także i dużo się o tym mówi, o Zamku Sztumskim, wokół którego dużo różnych opinii, dużo różnych wygłaszanych teorii. Jaki jest stan faktyczny na dzień dzisiejszy? No, poinformowałem radnych zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej. Poinformowałem radnych, że przedsiębiorca nie podpisze umowy dzierżawy, wycofał się z tej inwestycji i też tak radnym i mieszkańcom deklarowałem, będą w projekcie umowy dzierżawy na przyszłość zapisane zasady, które będą chronić nasz interes samorządu i mieszkańców. To, co dzisiaj padło także w trakcie obrad, chyba na samym początku, to także stwierdzenie burmistrza o pozwie sądowym. Czego tak naprawdę będzie on dotyczył? No, pozew sądowy będzie dotyczyć oskarżenia przedsiębiorcy o zniesławienie organu gminy, jakim jest burmistrz miasta i gminy Sztum, o rzekome malwersacje. Po konsultacjach z prawnikami uznaliśmy, że to nie jest sprawa prywatna, tylko to jest zniesławianie organu gminy, a więc będzie stosowny pozew do sądu, będzie stosowne oskarżenie. To jest mój obowiązek, ponieważ mam obowiązek chronić godność i dobre imię burmistrza miasta i gminy Sztum, który jest wybierany przez mieszkańców. Czyli oczekuje burmistrz przeprosin, jak rozumiem. Odpowiedniego zadośćuczynienia i przeproszenia burmistrza, czyli przeproszenia wszystkich mieszkańców, którzy burmistrza wybierają. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl,
to my tu kręcimy.